utrudnieni Mikołajkowie. Jak wiadomo, jest to już czwarta charytatywna edycja, mająca na celu pomoc finansową naszemu koledze Szymonowi Łańcuckiemu, który w 2012 roku uległ fatalnemu wypadkowi. Są serdecznością witam także zespół szkół Krojnica, który po raz czwarty jest współorganizatorem turnieju. Mamy też gościa specjalnego, pana Aleksandra Kruczyńskiego, posła na Sejm. Teraz prezentują się tancerki pani Violety Polakowskiej ze studia Move Your Body. I jestem Was dumna, że mogę włożyć kilka lat wspaniałej imprezie. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości. Życzę Wam wspaniałej zabawy, uśmiechu, radości i cieszę się, że razem możemy brać udział w takim wielkim przedsięwzięciu. Mam przy sobie kopertę od uczniów z Liceum Kaszubskiego w Brusach. Zebrali dla Szymona 630 zł. Dziękuję im bardzo i cieszę się, że nasza akcja zawsze rozszerza się na tak dużą skalę. Dziękuję bardzo. Kochani, jeszcze chciałabym oddać głos mojemu poprzednikowi, a obecnie posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedyś, kochani uczniowie, jednocy nauczyciele, jak stałem przed szkołą, to nie miałem pewnego wyboru. Mówiłem bardzo długo po nauczycielu. Dzisiaj będę mówił bardzo krótko. Przede wszystkim serdecznie pozdrawiam wszystkich Was i cieszę się, że mogę z Wami pójść. Gratuluję tego, co jest nam. Gramy dla Szymona. Gdybym powiedział, że staje się to tradycja, może byłoby to nieeleganckie wobec tragedii Szymona. Bo jest to tragedia, ale to jest fakt. To się stało i oby trwało jak najdłużej, by Szymon był z nami duchowo i miał tą świadomość, że chodził do tej szkoły. I stąd życzę, byśmy spotykali się każdego roku. Zapewniam, jak będę miał czas. Dobra. I jeszcze jedna uwaga. Do poszeczki, którą wrzucamy pieniądze, warto by każdy się pochylił, bo wtedy w tej kwocie razem uzbiera się dużo. A dużo to, że jest zbędna, bo ma koledze potrzeba bardzo dużo. Korzystając z okazji na zbliżające się święta, życzę wszystkim Państwu spokojnych świąt przede wszystkim i tak jak zawsze życzyłem swojej rodzinie i sobie, by ten czas straszliwie wolno płynął właśnie w okresie świąt. Niech jedna godzina, która będzie upływała tak bardzo wolniutko,
wtedy te święta pięknie przeżyjemy. Tego życzę. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu przewodniczącego samorządu zespołu szkół. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Tokar. I w imieniu całej mojej szkoły chciałbym przekazać wam, że jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc wam w zorganizowaniu tak pięknego przedsięwzięcia, jakim jest dzisiejszy turniej. Jest to okazja również do przełamania naszych wrotów. Także nieważne, czy stary, czy nowy, ważne, że zrobimy to razem. Ważne, że zagramy dla Szymona. Z pomocą zespołu szkół w Kojnicach pod auspicjami drugiego liceum zorganizowaliśmy 8. turniej mikołajkowy. Po raz czwarty myślą przewodnią jest hasło Gramy dla Szymona. Po raz czwarty jednoczymy się, by zbierać środki potrzebne na rehabilitację dla byłego ucznia drugiego liceum, Szymona Łańcuckiego, który uległ tragicznemu wypadkowi. W czasie przerwy pobiegł do bursy, by pożyczyć koleżance swoją bluzę. Niestety biegnąc, uderzył w betonowy filar przed budynkiem, a potem upadł na tył głowy. Nastąpiło zatrzymanie krążenia i niedotlenienie. Szymon miał wtedy 17 lat. Był bardzo zdolnym uczniem. Marzył o stomatologii. Wypadek całkowicie zmienił jego los oraz jego rodziny. Najpierw chłopak trafił na 2 miesiące na oddział intensywnej terapii jednego z bydgoskich szpitali, a potem do września 2014 roku był w klinice Budzik w Warszawie. Włożyliśmy wiele czasu i pracy w przygotowanie turnieju. Zaangażowaliśmy się całkowicie. Wszystko to robiliśmy z myślą o Szymonie. Robiliśmy to dla niego. Podjęliśmy się trudu organizacji turnieju, by materialnie go wesprzeć. Cały dochód z dzisiejszego wydarzenia przeznaczony jest dla niego. On potrzebuje środków na leczenie. Potrzebuje ich stale. Każdy zna cel tego turnieju. Każdy przyszedł tutaj dziś z tą świadomością. Chciałbym was wszystkich serdecznie prosić o to, byście przeznaczyli choć parę złotych dla Szymona Łańcuckiego. Możemy okazać swoje serce przez tak niewielki gest. Jeżeli każdy zdobędzie się na niego, to jesteśmy w stanie uzbierać kwotę, która w sposób realny zapewni wsparcie Szymonowi Łańcuckiemu.
Zaczniemy od lewej. Poproszę lewy sektor, aby przygotował się. Uwaga, uwaga, robimy falę dla Szymona od lewej strony. Thank you.